Witam Państwa bardzo serdecznie, ABC Inwestowania. Mamy dzisiaj temat do przeanalizowania, do też wspólnej refleksji, ponieważ temat, który bym chciał dzisiaj przedstawić, może z początku wydawać się bardzo klasycznym, to znaczy, co zabija Twój trading, co zabija nasz trading, co zabija nas jako inwestorów, jako traderów. Wydawać by się mogło, że to jest temat bardzo podobny do tematów w stylu najczęstsze błędy: błędy mm, amatorów, błędy mm, osób niedoświadczonych. Jednak jest jednak w tym całym temacie rzecz, nad którą warto byłoby się pochylić, która nie jest taka oczywista, nie jest taka codzienna. Do tej sprawy oczywiście przejdę później, żeby od razu nie odsłaniać wszystkich kart, nie odsłonić oczywiście wszystkiego. Jedy na samym wstępie warto zauważyć, czy chciałbym powiedzieć osobiście, że warto byłoby nad tym tematem pochylić się, nie tylko oglądając, ale też myśląc nad tym, później, w jaki sposób temat omawiany tutaj dotyka. Państwa trading, Państwa inwestowanie, Państwa podejście do, do handlu, ponieważ wydaje mi się, że każdego temat, który teraz będę omawiał dotyczy i tutaj już to jest absolutnie niezależne od poziomu doświadczenia, a może i nawet paradoksalnie, czym bardziej doświadczona osoba, tym częściej te problemy mogą ją spotykać, co wydaje się raczej niecodziennym rozwiązaniem, no bo przecież często mówi się o, początka, o błędach początkujących, czyli osób raczej mniej doświadczonych. Czym bardziej ktoś jest doświadczony, tym teoretycznie tych błędów powinien powielać mniej. Albo w ogóle ich nie popełniać. Czy istnieje takie rozwiązanie, a może jest jakiś problem, który powstaje dopiero w pewnym momencie czy na pewnym etapie, o tym właśnie chciałbym dzisiaj porozmawiać z naszym partnerem też FP, FP Markets. To zabija Twój trading, to będzie temat, na którym chciałbym się dzisiaj pochylić, na którym chciałbym dzisiaj te powiedzmy 40 parę minut. Opowiedzieć. Na samym początku warto wspomnieć oczywiście o fakcie, że nie ma, nie ma takiego zawodu, czy nie ma takiej branży, w której na samym początku od razu stajemy się absolutnie alfą i omegą. Każdy z nas popełnia błędy i każdy z nas popełniać błędy nawet powinien, ponieważ to właśnie na błędach uczymy się tych najważniejszych rzeczy. Od samego, tak naprawdę, początku, czyli od, od będąc już, już małym dzieckiem, wiemy, że pewne rzeczy powinniśmy robić, a pewne rzeczy nie możemy robić. Uczymy się tego absolutnie empirycznie na samym początku, czyli musimy to zweryfikować własnoręcznie, żeby doświadczyć, że na przykład gorącego palnika warto nie dotykać jednak, no bo grozi to poparzeniem. I w tym wypadku tak samo jest, jeżeli jesteśmy inwestorem czy traderem. Tak bardzo często odmieniam te dwie kategorie, ponieważ też jakby temat dotyczy obu kategorii, a te dwie kategorie są od siebie czasami nawet i skrajnie różne ponieważ umówmy się, ale w, przynajmniej w mojej nomenklaturze trader, a inwestor to troszeczkę inne działy. Trader to osoba, która raczej skupia się na handlu takim bezpośrednim, jednosesyjnym, bardzo krótkoterminowym, to nawet nie musi być jednosesyjnie, to może być kilkudniowe pozycje mogą być. Inwestor raczej według mojej definicji to osoby, które inwestują na przykład w papiery wartościowe czy w jakieś długoterminowe obligacje, ETF-y, których raczej liczy na skutek półroczny, roczny, horyzont czasowy, a na pewno nie dzienny czy, czy tygodniowy. Więc tutaj, jakby odróżniam te dwie kategorie, aczkolwiek dzisiejszy temat myślę, że raczej powinien dotyczyć obu tych kategorii. Chociaż wiadomo jest to, że trading, według mojego podejścia, jest trudniejszy, według mojego, mojego światopoglądu, rzecz jasna, jest trudniejszy. Dlatego też myślę, że tutaj raczej pochylać się będziemy nad kwestią traderską, no ale też może to dotyczyć oczywiście każdej grupy. Zacznijmy może od podejścia ewolucji tradera. I teraz patrząc na tą tabelkę, taką dość prostą tabelę, widzimy, że mamy takie cztery absolutnie poziomy zaawansowania, poziomy wtajemniczenia, od początkującego do profesjonalnego tradera. I teraz każdy z nich charakteryzuje się takimi na pewno podstawowymi rzeczami, które można wyróżnić już na samym początku. Oczywiście to nie są wszystkie, to są takie najbardziej trywialne, ale też pokazujące jedną pewną bardzo ważną zależność, o której powiem na końcu. Na początku, kiedy zaczynamy swoją przygodę z handlem, mamy zawsze tak, taką rezerwę na to, że popełniać błędy możemy, a nawet powinniśmy, no bo wtedy najszybciej się uczymy. Oczywiście można przygotować się na to, nie wiem, studiując, chociaż nie ma studiów tradingowych, aczkolwiek na pewno studiując bankowość, zarządzanie w biznesie czy różnego rodzaju rachunkowości, tam też ścieramy się z takim podejściem też czystogiełdowym, no bo na rachunkowości czy, czy czy studiując, studiując też bankowość, tam też stykamy się z tymi akcjami, z wycenami. Tam bardzo często też chcemy robić papiery na maklera czy na doradcę inwestycyjnego, czyli DI. Jednak tak czy inaczej, praktyka bardzo często jest tą rzeczą, która um, uczy nas najszybciej. Może czasami boleśnie, no bo czasem tak jest, że uczy nas boleśnie, aczkolwiek na pewno uczy nas dosadnie i, i uczy nas w sposób taki najszybszy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że łatwy, że najlepiej jest zaczynać jak najwcześniej. No więc, jakby to jest automatycznie wpisane w kanon początkującego tradera, że te powielane błędy, czy, czy w ogóle popełniane błędy są absolutnie normalne. No bardzo często nie panujemy na porządku nad ryzykiem. To ryzyko jest gdzieś bardzo, bardzo, bardzo schowane, gdzie takie pojęcie jak risk ratio, czy, czy jak to się mówi po polsku, potencjał zysku do ryzyka, to są rzeczy nam bardzo obce, i choć może gdzieś tam w jakiejś książce przeczytamy o tym faktycznie, że. Powinniśmy się nad tym pochylić, no to mamy kompetencje co do tego, że gdzieś to jest, ale nie do końca wiemy, jak to, jak to wygląda. I to jest absolutnie normalne, tak jest na samym początku, zawsze i choć staramy się udawać Mistrzów Świata na samym początku, i tak jest, i niektórzy niestety z tej fazy nie wychodzą i zostają z niej do, samej, do samego końca, to jednak em, warto nad tym się pochylić. E, też nie, ma, nie mamy kompetencji twardych, no bo jakie mamy zdobyć, nie będąc na rynku? Oczywiście. W książkach też możemy szukać wszelkiego rodzaju pojęć, słowników, zależności, styczności, elementarnej wiedzy, tych tej, tej basic skills jak najbardziej, aczkolwiek i tak na rynku dopiero doświadczamy tego wszystkiego. No bo choć możemy wyczytać, czym jest, nie wiem, MACD, chociażby wskaźnik z książki, no to i tak w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. W książkach bardzo często są wybrane takie najpiękniejsze, najbardziej klarowne sygnały albo, albo momenty, w których zawsze dzieje się to, o czym autor mówi. I to jest normalne, no bo w końcu na czymś musimy bazować, na czymś musimy się uczyć i na czymś musimy skupić tą pierwszą uwagę, żeby faktycznie rozróżnić pierwsze, początkowe elementy. Aczkolwiek, no, wiadomym jest, że świat nie jest idealny, nie żyjemy w idealnym świecie, chociaż może ten świat jest idealny, chociaż my ludzie nie, idealni nie jesteśmy, w związku z tym, a że skoro ludzie handlują na rynku, no to te idealne okazje się nie zdarzają zbyt często. W związku z tym, też na rynku zdobywamy te doświadczenia. Później bazujemy w dużej mierze na szczęściu, niestety. I tutaj, też jest to podejście, że początkujący zwykle wyrabiają bardzo duże stopy zwrotu. Stąd, właśnie bardzo często w głowie się przewraca, i stąd, bardzo często później jest to, że odkrył ktoś świętego Grala i później sprzedaje swój system, na przykład. Więc to są tego typu rzeczy. Które, które są cechą charakterystyczną początkujących, gdzie myślą, że złapali boga za nogi, a później się okazuje w czasie, że jednak utrzymanie stopy zwrotu jakiejkolwiek w skali rocznej no nie jest już taką prostą rzeczą. I bardzo często tylko na papierze to wygląda fajnie, a suma sumarum tylko i wyłącznie jeden na jeden to osoba wie, jak jest, jak jest naprawdę. Średnio doświadczony inwestor. Tutaj niewiele się to różni, chociaż już jakiś progres jest, nadal się popełnia błędy i to czasem nawet kardynalne. Tak jest, taka jest kolej rzeczy. Nie zawsze uczymy się na błędach od razu, a tym bardziej nie uczymy się na błędach cudzych. A szkoda, bo ktoś kiedyś mądry powiedział, że gdyby człowiek uczył się na błędach cudzych, to byłby już ideałem. Następnie zauważamy pewne, pewne prawidłowości. Tutaj jest ważna kwestia, no bo już zaczynamy zauważać, że pewne rzeczy się ze sobą łączą, pewne rzeczy się nie łączą, pewne rzeczy, na pewne rzeczy warto zwracać uwagę, a niektóre warto po prostu odrzucić. I to już jest niezależne od tego, jakby nie chcą wchodzić mandry tego, czy. Dana rzecz jest dobra czy nie, czy, czy, czy dana strategia, podejście, element jest ważny czy nie. Po prostu tutaj chodzi o własne jestestwo w handlu, czyli to, co my czujemy. Czyli, czyli nie wszystko dla nas będzie prawidłowością, jak dla innej osoby, i na odwrót, więc warto o tym pamiętać, że to jest bardzo subiektywny stan i bardzo subiektywne podejście. Aczkolwiek już na tym etapie zaczynamy odrzucać to, co dla nas jest powiedzmy nieciekawe, nie do zrealizowania, czy może czegoś do końca nie rozumiemy, to są takie tematy, które warto, warto zapamiętać, że jednak nie wszystko dla wszystkich będzie klarowne. Zaczynamy przywiązywać wagę do ryzyka, czyli już dziś to ryzyko zaczyna się pojawiać w rozumieniu akceptacji tego, rozumienia tego, zaczynamy gdzieś już tam zastanawiać się nad tym, czy ten setup w ogóle ma sens, a na początku tego nie robiliśmy, no bo przecież jeżeli osoba XYZ wchodzi, no to przecież ja też może wejść Przecież to musi wypalić, przecież ona wie, co robi. No właśnie, ona być może wie, aczkolwiek my w tym momencie nie do końca. I tutaj zaczynamy już powoli zastanawiać się nad taką sytuacją. Załóżmy, że to będzie analogiczna sytuacja, że ktoś wchodzi i zaczynamy się zastanawiać, kurczę, okej, okay, ta osoba dużo wie, ona wchodzi, może też to zrobi, ale czym się to kalkuluje? To gdzie musiałbym się zabezpieczyć, i już zaczynają się takie pierwsze zastanawienia nad tym, czy w ogóle podejmować taką polemikę, i czy w ogóle zastanawiać się nad taką, nad taką konsekwencją, można było powiedzieć. Dalej zaczynamy coraz to bardziej kształcić się w materii branżowej, coraz bardziej zauważamy, że te luki w pojmowaniu tego, czym jest rynek, jak on działa, zaczyna nam to doskwierać, i zaczynamy coraz to bardziej chcieć uzupełnić te braki, i to jest naturalne następstwo kolejnego poziomu. Nie mówię, że od początku tego nie ma bo choć jest to wpisane dopiero w średnio zaawansowanym czy średnio doświadczonym takim użytkowniku nazwijmy to, aczkolwiek dopiero w pewnym momencie zaczynamy zauważać jak bardzo jesteśmy niekompetentni. I to tutaj też chodzi o te takie psychologiczne frazy typu Nieświadoma niekompetencja, świadoma niekompetencja i tak dalej, i tak dalej, gdzie mamy te kilka takich stopni, w których zaczynamy zauważać swoje niekompetencję, bo bądź po prostu jesteśmy ignorantami. Na samym początku zwykle tak jest, jesteśmy nieświadomi swojej niekompetencji. Więc jakby dopiero później zaczynamy zauważać nasze niekompetencję i stajemy się tą świadomą niekompetencją, która dąży do tego, żeby tę kompetencję zdobyć. Następnie przechodzimy do doświadczonego tradera. Popełniamy mniej błędów, dostosowujemy ryzyko do strategii, rozumiemy wszystkie zależności rynkowe, panujemy nad emocjami. Jasna sprawa, nie trzeba tutaj się rozwodzić, żeby już powoli przyspieszyć tą prezentację. Popełniamy mniej błędów, dostosowujemy ryzyko do strategii, czyli już w tą sytuację analogiczną, którą wspomniałem na samym początku, że, że ktoś wchodzi i my już zaczynamy podejmować polemikę z samym sobą, czy też ryzykować, to już raczej tego nie robimy, bo wiemy, że mamy własny system, po co kopiować kogoś, skoro nie wiemy, z czego to wynika, gdzie on się będzie bronił, a może tym razem nie będzie się trzymał swoich własnych zasad i, i może gdzieś tam popełni kolejny błąd który to może sprawić, że ja też go popełnię, więc nie będę wchodził i tak dalej. Czyli już zaczynamy ewoluować. No i zaczynamy być już takim profesjonalnym traderem, który sporadycznie popełnia błędy, szybko zauważa emocjonalny dyskomfort. To też jest ważna kwestia, ponieważ emocjonalny dyskomfort to jest kwestia bardzo istotna, w której, która jest bardzo rzadko omawiana w gruncie rzeczy, no bo jeżeli mamy taką sytuację, w której zaczynamy tracić i zaczynamy się nakręcać na to, żeby odrobić stratę, czyli już nie interesuje nas zysk, tylko wyjście na zero. No to zaczynamy bardzo często napędzać się w tej spirali, czy takim, y, takim transie można by było powiedzieć, chęci odrobienia strat, przez co zaczynamy podwyższać ryzyko, i tak dalej i tak dalej. Czy to są emocjonalne czysto problemy, gdzie już raczej zaczynamy zauważać, że jeżeli na przykład czysto teoretycznie naszym średnim standardowym, dziennym y, targetem wejść są, jest 6 wejść, już zauważamy, że jeszcze nie minęła pierwsza godzina handlu, a już mamy wykorzystane 4 z sześciu wejść, no to zaczynamy mówić o kurcze, coś jest nie tak, no bo wykorzystałem większość swoich wejść i zaczynamy zastanawiać się nad tym, czy wszystko jest ok tego dnia, czy może zaczynam się fiksować. I to już jest cecha raczej profesjonalnego podejścia, w którym zaczynamy dystansować i mówić, nie no, to dzisiaj to już raczej nie handluję, bo zaczynam zauważyć, co się ze mną dzieje, nie chcę popełnić błędu, jutro też jest dzień. I tak dalej. Podprogowo reagujemy na konkretne paterne. O tym podprogowym podejściu zacznę mówić później, bo to się łączy z intuicją, czyli pewnymi heurystykami, o, którym też, o których też bardzo chętnie opowiem później. No i wyciąganie wniosków bardzo szybkie i wdrażanie je w życie to jest też bardzo ważna kwestia, bo widzieć, widzieć jakiś błąd, który popełniamy, to jest jedno, a wdrażać rozwiązania to jest kwestia zupełnie inna i niejednokrotnie spotkałem się z tym, że choć niektórzy potrafią zauważyć swoje błędy, to z pieluch nie potrafią wyjść. W, nawet i w późniejszym, takim dojrzałym tradingu, w związku z tym, zresztą i życiu to samo, ale mówimy teraz o tradingu, w związku z tym e, tak to wygląda. I teraz powiedzmy o istocie popełnianych błędów. To też jest kwestia dość istotna i to będzie coraz to bardziej zawężać się do tego tematu. Pierwotnego, czyli co za, zaczyna zabijać nasz trading, ale to powiem o tym za chwilę, bo zaczynamy od ogółu przechodzić do szczegółów. Istota błędów. Tutaj musimy się zastanowić nad tym w ogóle, czym jest błąd. I to będzie ważna kwestia, ponieważ zastanawiając się nad tym, czym jest błąd, podejdziemy do drugiego typu błędów, czyli tak zwanego błędu 2.0, który jest popełniany przez wszystkich, niezależnie od wykształcenia, inteligencji, pieniędzy na koncie czy znajomości tematu. I to może się wydawać dziwne, no bo skoro ktoś może mieć większe pojęcie ode mnie. Większe doświadczenie, to jak może popełniać ten sam błąd? Ano, może, ale o tym powiemy za chwilę. Czym jest w ogóle błąd? Według PWN-u jest to fałszywy wniosek z niepoprawnie przeprowadzonego rozumowania, bądź też, według mojej definicji, nieświadome, niezweryfikowane posługiwanie się przekonaniem, prawdą lub czynem, które niezależnie od celowości ostatecznie odnosi niepożądany skutek. Ja to troszeczkę inaczej ująłem niż w PWN, ponieważ w pwn ie tutaj samo, sama nazwa początkowa mi się nie podobała fałszywy wniosek. No dobrze, ale fałszywy wniosek względem czego? Nie każdy błąd jest popełniany względem fałszywego wniosku. Samo słowo fałszywy wniosek nacechowane jest negatywnie i świadczy o tym, że od początku nie mieliśmy racji, a tak wcale nie musi być, bo możemy mieć w czymś rację, ale po drodze może wystąpić tak wiele zmiennych, czyli może być tak wiele wariantów danego zdarzenia, że po prostu finalnie okaże się, że popełniliśmy błąd, ale to nie oznacza, że od początku nie mieliśmy racji. Jakby nie wiem, czy tutaj jest to do końca zrozumiałe, co chciałem przekazać, aczkolwiek. Nie do końca zgadzam się z tym podejściem PWN-owskim, no ale nie będę tutaj fachowców jakby pouczał. Faktem jest jednak, że przez to, że jakby nie zgadzam się z tym podejściem, wyrobiłem własne, własną definicję. I mówiąc, że coś robimy nieświadomie, lub nie do końca zweryfikowane jest posługiwanie się danym przekonaniem, brzmi już bardziej logicznie, bo przecież nie od początku musimy być w błędzie, żeby finalnie popełnić ten błąd. Czyli od początku wchodząc w jakąś tematykę, nie, mu nie, nie musimy jakby. Być od początku już w błędzie, żeby pod wpływem wielu, naprawdę wielu aspektów, które mogą się pojawić w tak zwanym międzyczasie, nie być nie istotnie w fałszywe przekonania. Czy oznacza to właśnie, i teraz znając tę definicję, czy oznacza to, że osoba doświadczona, czy też nawet profesjonalista jest wolna od popełnianych błędów? No, bo przecież e, powiedzieliśmy już sobie, że jest to nieświadome, niezweryfikowane posłuchowaniem się jakimś tam przekonaniem, prawdą lub czyną, który niezależnie od celowości ostatecznie odnosi niepożądany skutek. No nie, no bo tak naprawdę jesteśmy tylko i wyłącznie ludźmi, a nawet i e, sztuczna inteligencja potrafi popełniać błędy, po pewnym środowisku, którym, które jest jeszcze nieznane, y, tej inteligencji e, też tak naprawdę ona pierwszy raz przeciera szlak, ucząc się dopiero i weryfikując empirycznie, co się zdarzy, gdy. E, oczywiście. Nie możemy porównać rynków do gry w szachy, gdzie mamy x paternów i tak naprawdę możemy jest jakby określona suma tych patternów, gdzie komputer je zna i doskonale wie, jak z każdej wybrnąć. Tylko na rynku tak naprawdę może być nieskończenie wiele tych układów i nieskończenie wiele może być sytuacji, dlatego że to nie jest gra zero-jedynkowa. Tak naprawdę to, jest, to nie jest gra w ogóle o, o, o sumie zerowej, bo tak naprawdę mamy też bardzo wiele innych uczestników, tak jak i provider, broker, yy, uczestnik jeden, uczestnik drugi i tak dalej, gdzie te zmienne zaczynają się coraz to bardziej kalkulować i może się okazać, że zmiennych jest nieskończenie wiele, w związku z tym każdy może popełnić błąd i warto o tym pamiętać, że nawet i profesjonalista, czy, czy bardzo doświadczony gracz ma prawo popełniać błędy, pytanie tylko, jak z tych błędów wyjdzie, bo oczywiście to, że w jakimś tam okresie idzie komuś gorzej, czy przepali jakieś jedno czy drugie konto, nie oznacza, że to jest koniec świata, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, ile tego kapitału ma, ile tego kapitału uzyskał wcześniej, i to, i to nawet nie jest nasza sprawa, żeby w to wnikać. Faktem jest jednak, żeby popełniać na tyle niewielkie te błędy, albo na tyle sporadycznie je popełniać, żeby faktycznie obronną ręką in total w jakimś tam okresie rozliczeniowym, bo to nie musi być okres roku. Inwestorzy przyjęli sobie taką dygresję, że, że niby okres roku jest takim miarodajnym okresem, aczkolwiek faktem jest jednak, że to może być. Zupełnie dla każdego inny okres rozliczeniowy, który jest miarodajny lub mniej miarodajny, w którym tym okresie będziemy osiągać pożądany, pożądany skutek. I teraz powiedzmy o tych rodzajach błędów. Są jakby dwa typy błędów, o których już mówiłem. Jest błąd i błąd 2.0. Tym błędem klasycznym to już powiedzieliśmy sobie, co to jest mniej więcej, wynikający często z niekompetencji albo po prostu z fałszywego przekonania, przeświadczenia albo popełnianego błędu, które wynika z czasem podczas jakby ewolucji danej, danej tematyki czy zagadnienia. Jest też błąd 2.0, czyli wynikający z błędu poznawczego, czyli silnie umysłowej dostępności, tak zwanej, um, która bardzo często sprawia, że popełniamy je całkiem nieświadomie, niezależnie do końca od naszej kompetencji, czy naszego doświadczenia, czy wieku, czy dojrzałości, czy jakichkolwiek jeszcze innych rzeczy byśmy tutaj przymiotników nie chcieli użyć. I z czego to wynika? Wynika to z faktu absolutnie podłoża psychologicznego. Gdzie człowiek w dobie dzisiejszej informacji, gdzie jesteśmy zalewani wszechmiar kątem informacji, które do nas napływają i mamy tak zwany szum informacyjny, nie tylko na giełdzie, ale tutaj tak naprawdę dotyczy to każdej branży, czy to marketingowej, czy branży sprzedażowej, czy branży, nie wiem, naukowców, kogokolwiek, mamy nadmiar informacji. Każdy teraz może wejść do internetu, wpisać cokolwiek, mu się to podoba, inna osoba to powieli, doda swoje i tak dalej, i tak dalej. Tworzą się miliony różnych sytuacji, nawet jedna, jedna rzecz może być przedstawiona w setki różnych sposobów, na setki różnych forach i, i tak dalej, więc jakby mamy zalew informacji. Przez ten zalew informacji nasz mózg reaguje w bardzo prosty sposób, troszeczkę nas próbując rozleniwić, ponieważ próbuje dążyć na skróty. I przez to, że próbuje dążyć na skróty, gdzieś te umysłowe tak zwane dostępności zaczynają się uzewnętrzniać, bardzo często popełniamy różnego rodzaju błędy. Tak... Co prawda, nie wynika to z prezentacji, ale tak pomyślałem teraz w trakcie, teraz już ad hoc, tak zwane, że warto byłoby przypomnieć, czym jest taki błąd poznawczy, jeżeli ktoś nie do końca wie, czym jest ten błąd poznawczy. Załóżmy czysto hipotetyczną sytuację, że jest zima jest, jest zima, jesteśmy w ciepłym pomieszczeniu, wychodzimy na zewnątrz, spotykamy się z kimś i ktoś nam mówi, że aktualnie jest minus 5 stopni. I my dajemy temu wiarę. Dajemy temu wiarę, ponieważ byliśmy przed chwilą, jest zimno, faktycznie odczuwamy ten dyskomfort, że jest zimno. Przed chwilą byliśmy w ciepłym pomieszczeniu. Dajemy temu wiarę, mimo że dopiero później orientujemy się, że na przykład przez to hipotetycznie kałuża nie jest zamarznięta. No, a przecież poniżej 0 stopnia powinna być zamarznięta. I zaczynamy się zastanawiać: no, dałem wiarę temu, ale teraz coś jest w takim razie nie tak. I dlaczego na początku w to uwierzyliśmy? Wierzyliśmy w to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Byliśmy wcześniej w ciepłym pomieszczeniu i zderzenie się z, z jakby zimną temperaturą, to nie musiała być ujemna, mógł być jeden stopień na plusie, sprawiła, że to była tak duża amplituda, że po prostu mogliśmy przypuszczać, że tak jest. A druga sprawa jest taka, że to jest tak nieistotna dla nas informacja, tak nieznacząca dla nas dana, że po prostu stwierdziliśmy, że ok, no przyjęliśmy to za, za pewnik. No bo w końcu, no chyba, że ktoś jest naukowcem no i próbuje dowieść jakieś tezy związanej z temperaturą, no to wiadomo wtedy, że będzie liczył on nawet do, do po przecinku kilka liczb, jaka jest dokładnie temperatura, ale jeżeli nie jest to dla nas istotne, to zawierzamy, no bo w końcu nie jest to dla nas informacja, która zmieni nasz świat, czy, czy jakikolwiek stan rzeczy na ten dzień. W związku z tym to jest właśnie ta silna umysłowa dostępność, czyli zawierzamy czemuś, co nie do końca jest sprawdzone, tylko dlatego, że ta informacja nie do końca jest dla nas najistotniejsza i to jest taki typowy błąd poznawczy. Jeden z wielu zresztą. Błędy poznawcze według Wikipedii. Jest to błąd, błąd poznawczy to ogólne określenie wzorca nieracjonalnego postrzegania rzeczywistości, mającego wpływ na ludzkie postawy, emocje, rozumienie lub zachowania. Przyznam szczerze osobiście, jak czytałem tę definicję, nie do końca zrozumiałem. Przynajmniej inaczej, nie zrozumiałbym, gdybym nie znał tego podejścia wcześniej, gdybym sam nie zastanawiał się, czy nie interesował się kwestią błędów poznawczych, czy w ogóle funkcjonowania się niedostępności dostępności umysłowej człowieka. Szczerze mówiąc, zrozumiałbym zbyt dużo. Jednak, będąc na pewnym, pewnym, pewnym wykładzie profesora Maroszewskiego online, akurat tutaj miałem okazję, usłyszałem taką definicję, która mi się bardzo spodobała. Błędy poznawcze i heurystyki sprawiają, że funkcjonujemy sprawniej i szybciej. Dzięki nim zużywamy mniej zasobów poznawczych na podejmowanie decyzji, które nie mają dla nas dużego znaczenia. I ta definicja już może trochę więcej mówić, bo z tej definicji wynika, że błędy poznawcze to jest nic innego jak coś, co nie jest dla nas bardzo istotne, czyli nie jest daną krytyczną, tak zwaną, i zawierzamy jakiemuś tam, jakiejś tam tezie bądź też jakiemuś sformułowaniu, tylko dlatego, żeby po prostu przejść już dalej i zająć się tym, co jest dla nas istotne, a nie to, co dla nas jest takim półprzewodnikiem, załóżmy, informacyjnym. I jeżeli chodzi o przeniesienie tego na meandry rynkowe, wygląda to mniej więcej w ten sposób. Starałem się to idealnie dopasować do meandrów rynkowych, chociaż wiadomo, że nie da się zawsze wszystkiego dopasować idealnie na skinienie palca, no ale starałem się wybrać taki najlepszy przykład rynkowy. I tutaj zwróćmy uwagę na to. Pojawia się jakiś bodziec, na przykład rynek spada bardzo szybko do wsparcia. Podświadomość mówi nam, że no skoro jest wsparcie, no to powinna być reakcja. No i zaczynamy się reakumulować, no bo przecież jak jest wsparcie, no to przecież rynek powinien odbić, prawda? Reakcja. Pojawia się później reakcja, czyli wejście w pozycję, o której mówiłem, no i tak, tak naprawdę pojawia się tutaj ta rzecz kluczowa, czyli zignorowanie faktu statystycznego, o którym powiem za chwilę, i pojawia się strata. Dlaczego się pojawiła strata? Ano, pojawiła się strata dlatego, że nie każde zejście na wsparcie musi być jakąkolwiek reakcją lub cokolwiek musi znaczyć. Wsparcie lub popór, które bardzo często wyznaczamy, i wiem, że wchodzę w, te, w mandry techniczne, aczkolwiek zaraz wytłumaczę dlaczego. Wsparcie i opór jest bardzo subiektywnym odczuciem. Dla nas może to być jakieś tam miejsce, które reagowało wcześniej, więc może być teoretycznie istotne. Dla rynku może absolutnie nic nie znaczyć, dlatego że w tym momencie osoba, która wcześniej, czyli jakiś tam grubas, sławny, już słynny grubas na rynku, reagował wcześniej, nie oznacza, że będzie reagował ponownie w tym samym miejscu i nie będzie bronił dwa razy tej samej strefy. Załóżmy. Więc to, że rynek schodzi sobie do wsparcia, nie oznacza automatycznie, że rynek musi odbić. On może w jakiejś tam. Przybliżeniu odbić od tej jakiejś tam strefy, ale czy to musi być dokładnie ta sama strefa? No nie musi, bo na rynku tak naprawdę nic nie musi. A więc zamiast zbadać statystycznie, jak to wygląda, zamiast spojrzeć, czy na przykład leżą tam jakieś kontrakty, czy jest jakaś podwyższona reakcja, czy w ogóle rynek skupu, skupuje w tym miejscu nie, faktycznie kontrakty i, i ma to potencjał na podejście, zaczynamy wierzyć w to, że skoro jest wsparcie, czyli jest sygnał, to musi być reakcja, co jest bardzo częstym błędem. I bardzo często zdarza się to wtedy, kiedy popadniemy w rutynę. Rutyna jest w ogóle takim ulubieńcem błędów poznawczych, bo podczas rutynowych zabiegów, że tak powiem już, bardzo często zdarza się, że ignorujemy zewnętrzne sygnały, które mogą być w sprzeczności z tym, co faktycznie rynek nam pokazuje. Czyli czysto przykład: no jesteśmy zmęczeni danego dnia, widzimy, że rynek podchodzi do jakiegoś oporu, to mówimy, dobra, fajne miejsce, no bo przecież wyżej rynek nie był. Zwłaszcza, że mamy teraz bardzo fajną sytuację, kiedy indeksy główne tworzą co chwilę ATH. No bo to, to znaczy, że nie ma wyższego szczytu niż ATH. No, więc dobra, no to dokąd rynek może pójść? Ignorujemy fakt statystyczny, że od miesiąca, kwartału, pół roku jesteśmy cały czas w tendencji wzrostowej. Największe korekty, jakie sięgały, to było jakieś 2%. Ignorujemy ten fakt, że statystyka absolutnie nie jest po naszej stronie, przynajmniej nie w tym momencie, ale mimo wszystko, tylko dlatego, że SOPUR próbujemy szukać wejścia. I okazuje się finalnie, że rynek tak samo, wykonując bardzo drobną korektę, znowu nam wybija SL, znowu wybija SL, znowu wybija SL i jeszcze raz znowu wybija SL. -a. To jest taki typowy błąd poznawczy. W takim razie, co powinno nas niepokoić w tym wszystkim i co nas zabija? I tutaj, od razu zanim to powiemy, trzeba przejść do kolejnej kwestii. To nie błędy klasyczne są dla nas zagrożeniem, bo błędy klasyczne tak naprawdę w pewnym, w pewnym, na pewnym poziomie, jeżeli podchodzimy do. Oczywiście, inwestowania w jakiś taki rozsądny sposób i jest to dla nas coś więcej niż tylko hobby, bądź też dostanie się na rynek tylko po to, żeby później wejść na cudzą grupę, pokazać się na niej i później chceć sprzedawać jakieś tam swoje systemy czy, 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 czy sygnały czy inne rzeczy. Tylko faktycznie chcemy z tym mieć jakąś taki dłuższą styczność i, i faktycznie to jest jakieś tam, może nie główne źródło dochodu, no bo to wcale nie chodzi o to, żeby dywersyfikować w ten sposób. Wręcz przeciwnie, powinniśmy odwrotnie podchodzić do tego i rynek powinien być dla nas. Maksymalnie 30%, 40% to już absolutny maks dochodem, ale na pewno nie większym, z tym się absolutnie nie zgodzę, bo jednak ta zdroworozsądkowość powinna tutaj zadziałać i powinniśmy mówić o tym głośno, że rynek jest bardzo ryzykowny i choć bardzo często wydaje nam się, że jesteśmy mistrzami świata, no to jednak rynek potrafi udowodnić, że tak nie jest. Ale to nie te błędy klasyczne, już wracając do meritum, powinny nas niepokoić, powinny nas pokoić, niepokoić te błędy, które pojawiają się w trakcie. Czym bardziej jesteśmy doświadczonym graczem, Czym bardziej w doświadczony sposób podchodzimy do, do rynków i zdobywamy to doświadczenie na przestrzeni czasu, tym większe jest zagrożenie tych błędów poznawczych i popadania w rutynę. Jak już powiedziałem przed chwilą, rutyna jest takim ulubieńcem błędów poznawczych, gdzie ewidentnie bardzo często przez rutynę je zaczynamy popełniać i z czasem pewne błędy zaczynają ewoluować. Dlaczego? Dlatego, że pojawia się intuicja. I teraz. Kwestia jest taka, według wskazań tutaj e, książkowego przykładu, e, intuicja to jest nic innego jak heurystyka osądu. Czyli ta heurystyka, czyli to przyspieszenie myślowe, które sprawia, że dokonujemy osądu ostatecznego. Na przykład czytamy jakąś informację w internecie, na przykład na, na temat czyjś albo na temat czegoś i zawierzamy, no, bo tak, no bo taka informacja się pojawiła. Nie weryfikujemy tej informacji z drugiej strony, nie próbujemy dochodzić do jakichś tam wniosków, i, i na tym też polega tak zwana dezinformacja albo tak zwana propaganda. Bardzo często w polityce stosowana, która też przychodzi na absolutnie każdą e, na absolutnie każde gałęzie innych branż i innych zawodów. W każdym razie, heurystyki osądów mają to do siebie, że z czasem i właśnie dlatego pokazywałem tę tabelę od początkującego do profesjonalnego tradera, ponieważ tam jest jeden taki kluczowy wskaźnik. Wskaźnikiem jest doświadczenie, które zdobywamy. Trading to jest suma naszych doświadczeń. Co oznacza, że od tego początkującego do profesjonalnego, jeżeli upłynie tam kilka lat, bo to zwykle w latach jest mierzone, na pewno nie w miesiącach czy tygodniach, to na przestrzeni tych lat, jakby nie patrzeć, zaczynają się pojawiać pewne utarte schematy, które zaczynamy stosować, poglądy, które mamy, które mamy w sobie, światopogląd, który tam w jakiś sposób wyrabiamy. I to nie zawsze jest prawne, no bo prawda jest rzeczą subiektywną bardzo często ludzie mylą prawdę z faktem a to są dwie zupełnie inne rzeczy prawda to jest osąd subiektywny moją prawdą w danej sytuacji może być to że ktoś zrobił coś ale tej drugiej osoby prawda będzie zupełnie inaczej wyglądała fakt jest z kolei czymś nadrzędnym co jakby weryfikuje Prawdy, które są gdzieś tam skupiane między sobą i dyskutowane. Więc tutaj warto powiedzieć o tym, że zaczyna się tworzyć tak zwana intuicja. Intuicja tworzona jest na podstawie nawyków, które w sobie wyrabiamy, które w ten sposób przebiegają. Konkretna sytuacja na rynku dostarcza nam wskazówki. Wskazówki dają nam dostęp do przechowywanych w pamięci informacji na temat przeszłych zdarzeń. Czyli pojawia się jakaś sytuacja, z pamięci wyciągamy, że o najczęściej w takiej sytuacji dzieje się to i to, więc reaguje w taki i w taki sposób. I informacje dostarczają nam odpowiedzi, a odpowiedzi dostarczają reakcji. Czyli przyspieszony tryb, ten o którym powiedziałem. Rynek schodzi do wsparcia, zaczynamy w głowie zachodzić, czy takie sytuacje już się zdarzały, ok, zdarzały, działo się to tak i tak, z naszej pamięci tak wynika, i zaczynamy wchodzić w taką transakcję. I to, czy to jest dobre, czy złe? No, z jednej strony to jest dobre, no bo przyspiesza proces decyzyjny, z drugiej strony to jest złe, bo bardzo często ta heurystyka osądów jest zaburzona. Dlaczego? Dlatego, że my jako ludzie i też jako inwestorzy czy traderzy mamy to do siebie, że bardzo często lubimy faworyzować nasze dobre sytuacje, nasze wyniki bardzo dobre, nasze e, trafne, trafne dy, dygresje, a jakby bardzo często staramy się sami w sobie, już nie mówiąc, że eksponując to na świat, ale sami dla siebie zaczynamy. Jakby wyrzucać z pamięci te negatywne sytuacje, te nasze straty, nasze nietrafione podejścia, nasze nietrafione inwestycje, nasze nietrafione spółki, akcje i tak dalej, i tak dalej. Przez to bardzo często eksponujemy, że w takiej sytuacji bardzo często dochodziliśmy do zysków, zapominając o tym, że gdyby sumować tak historycznie tą statystykę zejścia na wsparcie, już mówię o tym bardzo trywialnym przykładzie, ale akurat od takiego wyszedłem, dlatego też będę już kontynuował jego, jego przykładem. I zapominamy o tym, że statystyka w gruncie rzeczy nie wydawałaby się taka dobra, no bo gdyby sumować te złe i dobre sytuacje, które te złe stan mają się wyrzucać z naszej głowy, a te dobre jakby pamiętać i eksponować, to może się okazać, że to jest jakby nie do końca dobre podejście. Dlatego tworzy się coś takiego jak nawyk, a ten nawyk zaczyna się przeradzać w intuicję. I mamy takie dwa typy intuicji. Mamy intuicję fachową i intuicję pogrzebaną, według wskazań tutaj Daniela Kamana, którego. którego którego już wspomniałem wcześniej w jednych z książek, bardzo fajnie to opisał, która idealnie wręcz przekłada się na rynek też finansowy. Intuicja fachowa i pogrzebana. Czym to się różni, z czym to się je i jak, jak, to, jak to może stanowić nasz największy problem i to jest właśnie problem, który tak naprawdę nas bardzo, moim zdaniem, nas zabija na rynku. Fachowa intuicja to intuicja, która, czy może zacznę od tej pogrzebanej, będzie łatwiej. Pogrzebana intuicja to jest intuicja, w której mamy błędne przekonania, które zaczynają ewoluować podczas, podczas lat, czyli nawyki, błędne nawyki, które stosujemy w kółko i w kółko, które zaczynają już stawać się takim nieodłącznym elementem naszego handlu i które bardzo często powielamy. Mówimy zawsze, że coś musimy z tym zrobić, ale w sumie nic z tym nie robimy i w dalszym ciągu powielamy jeden i ten sam błąd. Do tego dochodzi później nawyk, który już się uciera, który już jest trudno nam wyplewić, tworzy się intuicja pogrzebana. I w danej sytuacji która się tworzy na rynku, zaczynamy bardzo szybko ym, analizować tę sytuację, wiedząc, co może się zdarzyć, wchodzimy, a później mówimy, kurczę, no przecież ja ciągle popełniam jeden i ten sam błąd, nie powinienem był w ten sposób reagować. To jest pogrzebana intuicja. Fachowa intuicja to jest intuicja, która nie jest nacechowana emocjonalnie. I zapomniałem dodać, że w pogrzebanej intuicji taką cechą charakterystyczną jest bardzo mocno nacechowana emocjonalnie Taka fraza, w której emocjonalna jakby intuicja pogrzebana bardzo często tworzy się pod wpływem silnych emocji, na przykład dużych strat, często, często, powielanych, często powielanych błędów, też może jakiejś presji otoczenia, jeżeli jesteśmy w grupie jakichś innych tam inwestorów, gdzieś na czatach, gdzie ludzie powielają te same błędy, i my mówiąc, że dobra, dzisiaj nie handluje żadnych spadków, bo widzę, że trend jest wzrostowy, wszyscy handlują spadki, no to w końcu nam zaczyna tak. Fiksować się zaczynamy, że sami zaczynamy szukać tych spadków, mimo że założenie pierwotnie było inne. I to są takie silne, silnie emocjonalnie nacechowane przekonania, które bardzo często ewoluują i już z nas zostają. I to jest tak zwana intuicja pogrzebana, której powinniśmy się wystrzegać. Intuicja fachowa to jest bardzo często intuicja, która nie jest nacechowana emocjonalnie, która jest zdroworozsądkowa, która jest pod wpływem czystych faktów budowana. Na przykład. Jeżeli podoba nam się dany pattern, schemat, układ, formacja, jakkolwiek byśmy to nazywali i widzimy, że statystycznie ta formacja się sprawdza, ale nie tylko nam się wydaje, że tak jest, ale i składamy to statystycznie, budujemy statystykę I, i wchodzimy na tą formację raz, drugi, piąty, dziesiąty, trzydziesty, pięćdziesiąty, setny, tysiąckrotnie e, tysiąc I, i już potem tysiącu razy, kiedy wejdziemy w tą transakcję i mamy faktycznie zweryfikowaną empirycznie statystykę, którą faktycznie to my podejmowaliśmy decyzję, to my ją weryfikowaliśmy, a nie gdzieś tam dostaliśmy, skądś tam taką statystykę, i widzimy, że ona faktycznie się wypełnia. No to mamy w tym momencie budowane jakieś przeświadczenie. Okej, okay, to jest dla mnie, to się sprawdza, mam, nie wiem, 66% skuteczności. W dłuższej mierze ma prawo to przynosić jakiś rezultat pozytywny, no i będę to praktykował. I po czasie, wdrażając to w życie, już nie musimy się zastanawiać nad tym patternem, no bo wiemy, że kiedyś tam przez lata testowaliśmy daną strategię czy dany schemat i wiemy, że to się sprawdza. W związku z tym tworzy się intuicja fachowa, czyli tworzy się coś takiego, co jest dla nas absolutnie jasne, od razu o tym wiemy, od razu widząc na wykresie jakiś schemat wiemy, z czym to się wiąże, mamy z tym dobre doświadczenia, w zrozumieniu dobre w rozumieniu i tutaj też używam może złego słowa, bo to jest słowo nieobiektywne. Dobro jest jak prawda jest słowem subiektywnym, ale fakt już jest rzeczą obiektywną, bo to jest nadrzędny weryfikator, jakby sędzia tego wszystkiego, który weryfikuje. Więc w tym wypadku mając statystyczne zaplecze i statystyczną przewagę, wiemy, że taką rzecz faktycznie, taka rzecz faktycznie się sprawdza, w związku z tym wykorzystujemy te, te schematy. I tak jak tutaj napisałem, jeśli zatem wytworzone przez pryzmat lat nawyki, na przykład brak stawiania stopa, chodzenie wszystkiego na jedną kartę, czyli Olin. Ciągłe ponawianie transakcji mimo błędnej strefy, choć odegrania się są negatywne, z czasem będą one tylko zastępować odpowiedź, jaka powinna pojawić się w ściśle określonym momencie na rynku. A odpowiedź mamy w trzecim klastrze, kiedy pojawia się już ta informacja, wcześniej się pojawiła wskazówka, informacja i dostarcza nam to odpowiedź, jak, jakie może, jak, w jaki sposób może zachować się rynek. Oczywiście ta odpowiedź nie przychodzi nam na telegram, na fax, na mail, tylko przychodzi nam z głowy, bo już tyle razy przerobiliśmy dany schemat, że już doskonale wiemy, jaka będzie zależność lub w jaki sposób powinniśmy zareagować. I tutaj też warto powiedzieć, że to, że dany schemat akurat w tym momencie się nie sprawdzi, nie oznacza, że od początku nie mieliśmy racji, no bo bazujemy na statystyce, a statystyka, statystyka to jest pewne prawdopodobieństwo tego, co może i na ile może się to wydarzyć. Warto o tym pamiętać, bo jednak bardzo często, zwłaszcza wśród inwestorów, którzy Gdzieś tam na jakimś etapie się zatrzymali, a niestety takich inwestorów jest dość sporo, gdzie jednak nie kontynuują tej, tej, tej gdzieś tam wiedzy, tylko myślą, że już zjedli wszystkie rozumy świata, to wtedy bardzo często zakorzeniamy się w jakimś przeświadczeniu i zapominamy o tym, że statystyka bywa kapryśna. I bardzo często bywa tak, że w tych, tych przykładowo 60 na 40, czyli w tych 40% ciemnej statystyki lub też ciemnej strony statystyki, bardzo często możemy siedzieć dość długi okres, a dopiero później trafiać. Na ten okres lepszy, gdzie będziemy mieli tak zwaną passę, jak to niektórzy mówią, chociaż pasca może się kojarzyć mocno z hazardem, ale no, trudno mi teraz znaleźć, jak zachodzę w głowę, trudno mi teraz znaleźć jakieś lepsze sformułowanie, ale wiemy o co chodzi, taki skrót myślowy, gdzie ta pasza zaczyna się pojawiać i zaczynamy wyciągać wynik aż nadto. W związku z tym często mówiło się na rynku, że jedna transakcja robi robotę i ta jedna dobra transakcja spłaca wszystkie poprzednie. Okej, okay, to się zdarza, ale w momencie nie podejścia all in i takiej próby all in wejścia i jakby nadrobienia wszystkiego i kładzenia wszystkiego na jedną kartę, tylko chodzi właśnie o tą statystykę, która zaczyna przemawiać na naszą korzyść i zaczyna jakby tworzyć się typowo, typowo schemat, który, który powinniśmy, na, na który powinniśmy reagować i który powinniśmy brać pod uwagę. Zatem podsumowując, Tematem moim było, było przede wszystkim, co zabija nasz trading, czy, czy to zabija nasz trading. I wyszedłem z założenia, że na samym początku popełniamy błędy, później popełniamy tro, trochę mniej, ale jednak jakby mija czas pomiędzy początkującym a profesjonalnym traderem, czy tam inwestorem. Jak już mówiłem, będę często tutaj odnosił się zarówno do traderów, jak i inwestorów. I tutaj upływa czas. Tu jest ta jednostka miary, która nie jest rozpisana, ale ją może nie widać w rozumieniu słownym, ale widać po czasie jakby następowania po sobie pewnych etapów, że mija czas. A wraz z mijaniem czasu popełniamy często jakieś błędy, które zachodzą nam w głowę no i też bardzo często popełniamy takie błędy 2.0, czyli te, te błędy poznawcze, o których często wspominamy. Na przykład popełniamy w rutynę czy popadamy w rutynę, przez to popełniamy błędy albo po prostu te błędy zaczynają pojawiać się dlatego, że mamy już tak silnie rozwiniętą tą kompetencję, że bardzo często na przykład też Myślimy, że jeżeli sytuacja jest tak idealna, że przecież ona nie może się zdarzyć, więc nie wchodzimy albo wręcz przeciwnie, wchodzimy jeszcze mocniej w taką transakcję, no bo przecież to jest, to jest tak klarowne, że rynek spada na to wsparcie, że musi wybić to wsparcie, przecież to jest tak oczywiste, a jednak się okazuje, że rynek odbija po raz piąty, szósty, dziesiąty. Ile razy zdarzało się, że rynek na, jedną, na jedno wsparcie czy jakiekolwiek strefę popytu czy podaży reagował i pięć, i dziesięć, i piętnaście razy, nie wybijając tego zakresu. W związku z tym, czy wręcz przeciwnie, ten 15 raz potrafił być ostatnim razem, więc też ta umysłowa dostępność potrafi nam zasugerować, że no okej, okay, skoro 15 razy reagowała, no to teraz też przecież musi, co jest też absolutnie błędem i za każdym jednym razem powinniśmy to weryfikować, czy zatem idzie jakiś popyt, czy pojawia się jakaś reakcja, czy faktycznie rynek wraca do, do poziomu, w którym bardzo często generował jakiś momenty w naszą stronę i tak dalej, i tak dalej, czyli brak ignorowania w tym wypadku faktu statystycznego też bierze górę, więc według Wychodząc z konkluzji, że coś nas zabija, myślę, że może nas zabijać nasza ewolucja, jeżeli przechodzi ona w sposób niepoprawny. Jeżeli po czasie zaczynamy nie zauważać, że te nawyki, które w sobie zaczynamy budować, są po prostu błędne. Nie mówię tu już o prawdzie, która jest subiektywna, tylko o, faktu, o fakcie. A tym faktem jest, jakby nie patrzeć na wynik. No bo cóż innego może być bardziej miarodajnego, czy co innego może być sędzią, jak nie nasz wynik. Nikt nie ma prawa nas sądzić. Czy za to, co robimy, czy za to, co mówimy. Jeżeli chodzi o rynek, tylko sam wynik, jeżeli oczywiście sami na to stawiamy, no bo to też jest ważne, że często też mówimy o jakichś typach, czy też mówimy o jakichś projektach, nie, nie uczestnicząc w nich. no To jest normalne, bo też podejmujemy jakąś dysputę, która rozwija nas jako, jako ludzi, po to takie dyskusje się tworzą, żeby też coś wnosić w takie, w takie podejście, jednak nie zawsze kładziemy na to. Pieniądze, więc to też o tym warto pamiętać, jeżeli jednak kładziemy, no to jedynym takim weryfikatorem jest właśnie nasz sam wynik. Także konkluzją moją w tym temacie, czyli co nas zabija tak naprawdę, jest to, że bardzo często przez pryzmat lat i wyuczania się pewnych schematów, pewnych nawyków nie zauważamy, a może i właśnie zauważyliśmy, tylko nic z tym nie robimy. Są te nawyki, które często popełniamy błędnie, no bo przecież będąc lata na rynku, a niejednokrotnie też na czacie zdarzało się, że sam miałem okazję gościć ludzi z dwu-, trzykrotnie doświadczeniem większym niż sam posiadam, bardzo często powielają jedne i te same błędy właśnie poprzez to, że rynek w danych schematach czy w danych układach potrafi tak zadziałać na nasze podprogowe podejście, że automatycznie zaczynamy popełniać błąd poznawczy, nawet czasami nie będąc świadomym, że go popełniamy. W związku z tym warto zastanowić się nad tym, czy błędy, które popełniamy, wynikają z naszego, nie wiem, gorszego dnia, a może jednak popełniamy go na tyle często, że warto byłoby się pochylić nad tym i zwrócić uwagę, gdzie jest źródło takiego problemu, bo dochodzenie do źródła takich problemów bardzo często może je po prostu wyeliminować. Źródłem problemu może być bardzo wiele kwestii. To może być strach przed zawarciem transakcji, a może i właśnie za, duże, za duża pewność siebie. Pamiętajmy, że pycha kroczy przed upadkiem. Też bardzo często takimi klasycznymi błędami, które ewoluują w czasie są jest to brak zawierania transakcji, bo się boimy, bo się obawiamy. Kiedyś doświadczyliśmy jakiegoś efektu poparzenia, na przykład straciliśmy większą kwotę, no a później boimy się wchodzić w transakcję, mimo tego, że no przecież chcemy odrobić i chcemy jakby kontynuować naszą przygodę z rynkiem, ale boimy się wchodzić. I z 10 setupów, które powinniśmy wykorzystać, wykorzystujemy jeden, góra dwa, no bo boimy się, bo zaczyna nas łapać strach podczas wejścia i to do tego stopnia już zaczyna się w nas zakorzeniać, że po czasie mamy ewidentny problem, na przykład, to jest czysty przykład wchodzenia w takie transakcje, co później powoduje, że automatycznie na starcie jesteśmy wyeliminowani, jeżeli chodzi o jakiekolwiek próbę nadrobienia tego wyniku. W związku z tym, i zarazem konkludując, dziękuję za obecność i pamiętajmy o tym, że te błędy powielane przez lata i te nawyki i intuicje, które w sobie budujemy, nie zawsze muszą być takie dobre, o jakich myślimy. My mamy często w sobie syndrom olbrzymiania naszych dobrych rzeczy, ale też warto pamiętać o tym, że intuicja pogrzebana może dotyczyć każdego z nas. Do usłyszenia.